Ekran startowy aplikacji Links Whiteboard. Stwórz nową prezentację. Dzięki tej ikonce możemy otworzyć sobie czystą białą kartę i na niej tworzyć swoją prezentację. Otwórz istniejącą prezentację. To ikonka, która służy nam do tego, żeby otworzyć materiał, który już został przez nas stworzony. Daje nam możliwość wielokrotnego oczywiście odtwarzania tego, co zostało zapisane. Jeżeli chodzi o prawą stronę tego ekranu startowego, mamy tutaj portal Links, mamy aktywności Links oraz nagrywarkę Links. Szerzej o tych aplikacjach opowiem w kolejnym filmie. Zaloguj się, czyli po kliknięciu tutaj tego przycisku możemy zalogować się na swoje własne konto, które stworzyliśmy w momencie pobierania aplikacji na urządzenie mobilne lub możemy się dzięki temu zalogować na naszym monitorze. Oraz menu hamburger. O możliwościach, które kryją się pod menu hamburger, opowiem również w kolejnym filmie.